Cześć, jesteśmy na Pasieczesku Łąkowo-Leśnym ponownie. Ja oczywiście ten przegląd przyspieszę, ale jestem tutaj, żeby tak bardzo dokładnie ramka po ramce przejrzeć trzy rodziny. To jest jedna z nich. I przegląd będzie miał na celu wyeliminowanie jakichkolwiek miseczek. Dlatego, że w przyszłym tygodniu te rodziny wchodzą w wychów matek. Jak widać, będzie miał kto co wychowywać, bo rodziny są potężne. I tutaj po tym ochłodzeniu zeszłotygodniowym zaznaczył się nastrój rojowy. Zresztą byłoby bardzo dziwne, żeby po zasileniu pszczół czerwiem i o takiej sile nastrój rojowy się nie pojawił, ale też pojawił się potężny pożytek. I tak jakby im oddało w tej chwili, pomimo tej siły i pomimo tego, co mówiłem, że było ochłodzenie, no to tak jakby im oddało. To jest też magia tego, słuchajcie, ula 2/3 langstroth, bo ja chwalę, ale naprawdę nie mogę się nachwalić, bo matka ma miejsce na czerwienie po prostu, co by się nie działo. Na, ja wam pokażę zaraz, jak zaczerwiła środkowy korpus. To jest ten korpus z suszem, który dałem im już jakiś czas temu. One się tu pięknie zagospodarowały. O, i tutaj już są ramki bez jakiegokolwiek czerwiu. Pszczoły sobie składają tutaj przyniesiony nektar, magazynują. Muszę je troszkę zgonić. Na dole nie ma ani śladu miseczki. Na górze były dwie zaczerwione z jajeczkami. Czyli jest w porządku, jest na świeżo, nic się nie dzieje. To jest korpus z suszem, który podałem tutaj jakiś czas temu. No i tak się matka rozgościła, że są całe ramki pozaczerwiane. Z boku patrzę tutaj na dole ramek, czasem lubią zrobić miseczkę. Oj, pełno jajeczek, pełno jajeczek, czerw już kryty. Ten korpus mam już przejrzany i nie będziemy go razem przeglądać. Ja wam tylko pokażę, jak można się pięknie pobawić z taką siłą i nie bać się takiej siły przede wszystkim. Ja taki bohater nie jestem i przyjeżdżam tutaj teraz często. O. I tutaj są robię dokładny przegląd tego korpusu, bo nigdy nie wiadomo, pszczoły potrafią przenieść miseczkę włącznie z ramką trutową, bo pszczoły potrafią przenieść miseczkę, nie miseczkę, przepraszam, przenieść jajeczko przez kratę odgrodową. Parę razy się już z tym spotkałem, dlatego taki przegląd musi być bardzo dokładny, bo tu już na górze przeglądamy korpusy, w których będzie następował wychów matek, czyli tutaj nie może być ani jednej komórki matecznej zapoczętej, napoczętej. Jeżeli liczymy na jakieś tam dobre przyjęcia, to nie może być tutaj nic takiego, co by wzbudzało wątpliwości. Zalane wszystko, pierzgi naniesione. Bardzo dobrze, będą piękne matki. Teraz po tym ochłodzeniu zeszłotygodniowym, ten tydzień to jest jakaś eksplozja pożytku. Bardzo dużo czerwi już się tu wygryzło i bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby tak to ustawić, żeby na okres wychowu było jak najwięcej młodych pszczół.
tu jeszcze troszkę, o, ramka czerwiu jest, jeszcze się wygryzie, to się jeszcze wszystko powzmacnia. Przygotowanie rodziny do wychowu, połączenie tego jeszcze z wzięciem jakiegoś konkretnego wrzątku miodu, korzystając z istniejącego pożytku. To jest proces, to po prostu trzeba zaplanować i robić od pewnego momentu. Teraz zaczynają ramki z miodni. Ja tylko tyle, że pokażę, jak to wygląda. Żebyście nie myśleli, że to jest jakiś szmery, bajery. W środku jest jeszcze trochę czerwiu, czerw się wygryzie. Będzie wszystko dolane, ale proszę, poszywane, sklepione. Tak to ma, moi drodzy, wyglądać. Silne rodziny, nabite pszczoły i efekty przychodzą same. Nie ma co się bać tej siły, trzeba potrafić ją zagospodarować. Oczywiście na pewnym etapie trzeba mieć trochę sprzętu, trzeba mieć trochę czasu, bo to jest wszystko bardzo czasochłonne, ale moim zdaniem warto. Także, drodzy, po raz kolejny się spotykamy na pasieczysku łąkowo-leśnym. Nie mamy jeszcze połowy maja, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć korpusów. Górny korpus to jest odbudowana węza, gdzie pszczoły już zaczynają składać jakiś nektar. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że tym rodzinom, oprócz tego, że będą podane larwy do wychowu, będzie zastosowany ten tak zwany najtwardszy sposób zwalczania nastroju rojowego, czyli przeniesienie rodni. Ja to będę robił w poniedziałek, będę je osierocał, we wtorek dostaną larwy do wychowu i nie ma takiej opcji, żeby po okresie wychowu matek, jak wrócimy matkę z powrotem, żeby ta rodzina z powrotem weszła w nastrój rojowy. Siła, która przynosi ogromne ilości miodu, która znosi pożytki, a jednocześnie wymaga to i sprzętu, i czasu, ale da się nad tym zapanować, więc ja tu się będę też już u siebie na pasiece zmierzał bardziej w stronę tego, żeby ograniczyć liczbę rodzin, a bardziej bawić się o takimi rzeczami i tak naprawdę korzystać z tego pięknego czasu, który jest, bo mniej znaczy więcej, tak jak widać tutaj. Z ręki ujęcie miodnia kolejnej rodziny, ja tego nie będę rozgrzebywał, bo ja już muszę lecieć z robotą. Ale tak to właśnie wygląda i też 6 korpusów, bo tutaj 6 zdjęty z węzeł, 6 korpusów, taka miodnia waży 20 kg.